Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDemości, a w dzisiejszym odcinku tak jak jest w tytule, bo jeżeli ktoś składa obietnicę i podczas tego składania ma pewność, że nie spełni tych obietnic, no to chyba z czystym sumieniem można nazwać go oszustem. Jedna kadencja Sejmu to około 1460 dni i tyle właściwie ma rząd na realizowanie swojego programu. Ale jest coś symbolicznego w tych pierwszych 100 dniach i każdy rząd pokazuje wtedy, co już osiągnął. A wyborcy oceniają, czy to jest to, czego chcieli. Arleta Zalewska. Ależ piękny wstęp ze strony TVN-u, że rząd rządzi kadencję, kadencja ma ponad 1000 dni i to jest czas na realizację obietnic programowych partii, która wygrała te wybory, ale nikt Platformie Obywatelskiej nie kazał obiecywać 100 konkretów na pierwsze 100 dni, bo to teraz wszyscy politycy się użalają nad sobą, że wszyscy oczekują tak szybkiej realizacji tych wszystkich konkretów, a to oni na siebie nałożyli tą presję, a ludzie tylko rozliczają polityków z ich własnych słów. To przypadek, że akurat dziś Donald Tusk był w Brukseli na szczycie Rady Europejskiej. Ale to właśnie ten związany z Unią i zrealizowany w 100 dni konkret był dla rządu kluczowy. Jak ktoś może mi powiedzieć, że TVN nie jest mediami Platformy Obywatelskiej? Albo to Platforma Obywatelska jest partią TVN-u? Bo jeżeli mija 100 dni i dana partia nie realizuje swoich obietnic, ba, nie, że nie zrealizowała to w połowie, 9%, 9 obietnic zostało w pełni zrealizowanych i oni zaczynają swój program od tego, że no, zrealizowali konkret związany z pieniędzmi z Unii Europejskiej. Powiedzieć, że to jest bezczelne, to nic nie powiedzieć. Najbardziej cieszy też naszych rodaków. I to o tym ministrowie mówili dziś najczęściej i najchętniej. Zaczęliśmy z pełną blokadą funduszy unijnych, zarówno strukturalnych i KPO, a jesteśmy w punkcie, gdzie 600 miliardów złotych jest do inwestowania. Tak jak mówiłem, bezczelność. W tak szybkim tempie załatwił to, że doprowadził do tego, że Polska uzyskała pieniądze z KPO. To jest sukces niebywały. Chwała wielkiemu imperatorowi Donaldowi Tuskowi. Dziękujemy. Od rana ministrowie organizowali Szanowni więc Państwo, konferencję. 100 intensywnych dni pracy za nami. Podsumowywali to, co udało im się zrobić po przejęciu władzy. 20% podwyżki dla sfery budżetowej. I tłumaczyli, dlaczego realizacja większości konkretów idzie wolniej niż to obiecywali w kampanii wyborczej. Nie jest łatwo przejść do porządku dziennego, kiedy przychodzi się i trzeba naprawiać, sprawdzać, ratować projekty. Patrzcie na te 100 dni rządów też jako kwestię zatrzymania. Zatrzymania takiego niszczenia państwa. To sam Donald Tusk na miesiąc przed wyborami zaprezentował listę spraw, które jego rząd miał zrealizować w pierwsze 100 dni. Tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje. Wydaje mi się także, że ludzie wiarygodni dotrzymują swojego słowa albo starają się zrealizować to, co mówili. Według zaprezentowanej na stronach Koalicji Obywatelskiej listy ze 100 rząd Donalda Tuska zrealizował jedynie 14 konkretów. W tym między innymi, jak wyliczają, finansowanie in vitro, podwyżka dla nauczycieli czy zlikwidowanie prac domowych w szkołach podstawowych. Koalicja chwali się też odwołaniem Rzecznika Praw Dziecka oraz powołaniem nowego Ministerstwa Przemysłu. Reszta jest albo w fazie realizacji, albo w konsultacjach, albo jak na razie głęboko w szufladzie. To jest 100 kłamstw na 100 dni rządów Tuska. Oszustwo w biały dzień społeczeństwa, które głosowało jednak za konkretami. To główny przekaz PiSu na 100 dni nowego rządu. Premier dziś ani w Brukseli, ani w Warszawie nie zorganizował konferencji. Kiedyś rządy dostawały 100 dni spokoju. Opublikował jedynie w internecie nagranie, w którym prezentował, co się udało i przekonywał, że on też chciałby, by realizacja ich szła szybciej. A za chwilę? Tak, za chwilę. Babciowe, podwyżki dla pracowników socjalnych, niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorcy. Czasu nie starczy, żeby o wszystkim powiedzieć. Zresztą nie ma co gadać. Trzeba robić swoje. Będzie przyspieszenie. 100 dni zamieniło się w będzie przyspieszenie. Nie wiem jak wy, ale ja Donaldowi Tuskowi wierzę. Jakby pan podsumował jednym zdaniem 100 dni w koalicji? Bardzo dobrze.
Serio? No, nie ma kłótni, nie ma awantur, nie ma sporu? Nie ma. Tak, to racja. Są spory programowe, które są normalną sprawą. Te ponad 3 miesiące to również czas negocjacji i tarć w koalicji. Kryzys zażegnany? Obok sporu o zmianę prawa aborcyjnego jest też nowy o zmianę w składce zdrowotnej. No tak, a tutaj TVN tak podświadomie pokazuje, że za nierealizacją 100 konkretów tak naprawdę stoją koalicjanci w postaci Trzeciej Drogi i Lewicy, ale tych konkretów przecież było 100 i na większość konkretów każdy by się zgodził i z Lewicy, i z Trzeciej Drogi. A co do aborcji, żeby był ktoś taki, kto to na przykład przewidział pół roku temu. Szkoda, że nie mamy takich w Polsce osób. Przedstawiamy propozycję, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców. Na propozycję ministrów w Koalicji Obywatelskiej nie zgadza się ani Lewica. To porządkowanie nie może wiązać się z wylewaniem dziecka z kąpielą. Ani Trzecia Droga. Mają swoje propozycje i zapowiadają rozmowy w tej sprawie. Arleta Zalewska, Fakty. Czyli podsumowując, TVN lituje się nad Platformą Obywatelską i wybacza tam, bo oni tak naprawdę pominęli te tam 100 konkretów. Ważne, że coś zrealizowali, ważne, że PiS nie rządzi. A zastanawiacie się może, jak to było te 6 miesięcy temu, kiedy Koalicja Obywatelska zapowiedziała te konkrety, żebyśmy mieli tylko możliwość tego sprawdzenia. Zapraszam do krótkiej podróży w przeszłość. Kampania nabiera rozpędu. Im bliżej październikowego finału, tym więcej programowych konkretów pada. 100 konkretów na 100 dni. Przyjrzałem te konkrety i powiem wam, że są one naprawdę konkretne, a konkretnie no nie są zbyt konkretne. Przedstawiła Koalicja Obywatelska wśród nich propozycje dla wszystkich grup społecznych, w tym pełne finansowanie in vitro, podwyżki dla budżetówki, zmiany w podatkach i w podejściu do szeroko ujętych praw kobiet. Michał Tracz. Przystępujemy do wielkiego finału. Na nieco ponad miesiąc przed wyborami Platforma stawia na wielką ofensywę programową. Stawką tych wyborów jest przyszłość. Przyszłość naszych portfeli, bo mamy szansę wygrać te wybory i nieźle zarobić. 100 konkretów to 100 obietnic, które Koalicja Obywatelska deklaruje, że wypełni w pierwszych 100 dniach rządzenia, wszystkie poza jednym. Nie będziemy potrzebowali 100 dni, żeby te miliardy polskich pieniędzy z funduszy europejskich trafiły do każdego polskiego miasta, każdego polskiego domu. Znaczy pieniądze z kredytu zaciągniętego razem ze wszystkimi państwami, który będziemy spłacać przez wiele, wiele następnych lat. A swoją drogą mogę się założyć, że nawet 20 postulatów z tych 100 konkretów nie zostanie wprowadzonych w pierwszych 100 dniach, jeżeli Platforma Obywatelska by rządziła. Dzień dobry, panie Masza, my przynieśliśmy dla pana nagrodę za wygranie zakładu, proszę. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Odbierając nagrodę, przyznaję się do błędu, że przeceniłem Platformę Obywatelską, no bo wierzyłem, że jednak zrealizuje 20% swoich obietnic w te 100 dni, a nie tylko 9. O których zapomniało PiS. Polki odzyskają swoją godność. Platforma obiecuje więc nie tylko babciowe czy pełną refundację procedury in vitro, ale też prawo do znieczulenia przy porodzie, do badań prenatalnych, do antykoncepcji awaryjnej. Okej, tu damy, tu nawet obniżymy podatki i pytanie, z czego to wszystko będzie finansowane? Bo jeżeli zwiększymy wydatki, zmniejszymy przychody państwa, obniżając te podatki, to z czego te pieniądze się wezmą? Z Unii Europejskiej. Unia nam da pieniądze i będziemy wszyscy szczęśliwi i bogaci. To są te myśli i marzenia kobiet, które chciałyby, żeby nasza ojczyzna stała się miejscem jak najbardziej przyjaznym. Takim miejscem do życia dla naszych córek, dla naszych żon, matek. Tu szczególnie politycy liczą na mobilizację kobiet. Wszyscy idziemy na wybory, a zwłaszcza kobiety, apeluję do kobiet. Zależy nam na wszystkim, ale kobiety, głosujcie na nas, mamy program dla was, a dla mężczyzn, dla kobiet, bo liczy się głos kobiet i aborcja. Bo o tych wyborach zdecydują kobiety. Specjalny pakiet ustaw ma dotyczyć przedsiębiorców. To koniec podatku od niezapłaconych faktur i zryczałtowana składka zdrowotna. Za chorobowe pracownika zapłaci ZUS, a mali przedsiębiorcy będą mieli prawo do płatnego urlopu. Chwila. A kto tym przedsiębiorcom będzie płacił za ten urlop?
Musimy to wszystko naprawić, zaczynając oczywiście od fundamentalnych kwestii, takich jak prawda, przyzwoitość, wiarygodność. Prawdziwą rewolucją ma być podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Dzięki temu podatku nie zapłacą seniorzy, których emerytury nie przekraczają 5 tysięcy. Tak, obniżka podatków, kwota wolna od podatku jest remedium na wszystkie problemy. A może tym emerytom lepiej dać emeryturę bez podatku, żeby emeryci od tych swoich emerytur nie płacili podatku dochodowego? Może to jest lepsze rozwiązanie? A może któraś partia powinna zaproponować, że zbierze podatki od wszystkich gigantów, którzy w Polsce tych podatków nie płacą? Biedronka i inne bardzo duże firmy. Jeżeli ich byśmy opodatkowali, a nie oni wyciągają te pieniądze z Polski i rozliczają się na przykład u siebie w kraju, gdzie na przykład podatki są niższe, to może opodatkujmy te firmy. Masza, ale tego przecież się nie da zrobić. Duże firmy zawsze obejdą te podatki. No nie, jeżeli wprowadzimy podatek przychodowy, to tego nie da się obejść. I wszyscy zarabiający poniżej 6 tysięcy złotych. Potrzeba pokazania alternatywy dla tych złych 8 lat rządów PiS. Koalicja Obywatelska chce obniżki podatków, znaczących podwyżek pensji w budżetówce i dla nauczycieli, likwidacji prac domowych zadawanych w szkołach. Stop pracom domowych zadawanym w szkołach. To możemy wam zagwarantować. Drodzy uczniowie, którzy chodzicie do podstawówki, zagłosujcie na nas. Wiecie co? Powiem wam szczerze, że ja w to nie wierzyłem, że oni te prace domowe zlikwidują i tak sobie żartowałem tylko. Oni realizując tylko 9 obietnic, w tych 9 musiała być likwidacja pracy domowej dla uczniów. Czemu nie mogli wybrać innego konkretu z pozostałych 90? No, większej bredni to jeszcze nie słyszałem. Naprawdę jakoś mi to musiało umknąć, bo pierwszy raz o tym słyszę, o tym, żeby nauczyciel nie mógł zadać pracy domowej swojemu uczniowi. No. Uwolnimy handel w niedzielę. 51% produktów w sklepach będą polskie. Oj, jak Platforma Obywatelska zrealizuje ten postulat, który de facto PiS też proponuje, no to może być nieciekawie w sklepach. Po prostu, związki partnerskie natychmiast. Naprawa polskiej gospodarki, poprawa miejsca Polski na arenie międzynarodowej? Nie. Związki partnerskie. Teraz. Państwo musi być świeckie. Prawo do aborcji w Polsce zostanie zliberalizowane. Oj, już widzę to, jak starzy konserwatyści podnoszą rękę za liberalizacją prawa aborcyjnego, a w szczególności Roman Giertych. Dzień dobry, panie Łasza, to znowu my, bo mamy jeszcze dla pana jeszcze jedną statuetkę, bo znowu pan przewidział, że aborcja nie zostanie zliberalizowana, bo w rządzie będzie zbyt wielu konserwatystów. Proszę, tutaj druga statuetka. Dziękuję, druga. Niedługo zabraknie mi miejsca na półce, żeby te wszystkie statuetki za oczywiste rzeczy stawiać. Oczyścimy polskie rzeki. Na Śląsku zlokalizujemy nowe ministerstwo. Ministerstwo Przemysłu. Kolejne ministerstwa. Tak, tego potrzebuje Polska, żebyście mogli swoimi członkami partii obsadzić kolejne ministerstwa, żeby sobie uczciwie zarabiali. I to kolejny konkret, który został zrealizowany. Podczas pierwszych 100 dni rządzenia gabinet Donalda Tuska miał spełnić 100 konkretów, czyli obietnic wyborczych. Lista niespełnionych obietnic jest jednak bardzo długa. Zaczyna się więc czas podsumowań i rozliczeń, czyli 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, kredyt 0%, babciowy, dopłata 600 zł do wynajmu, miało być taniej w sklepach, na stacjach benzynowych i ogólnie Polakom miało żyć się łatwiej i lepiej. A jak wygląda rzeczywistość tę polityczną, sprawdzał w Sejmie Adrian Borecki. Na przykład 100 konkretów. 100 dni, myślałem, to przecież kawał czasu, niemal epoka. Były premier Polski, który już Polską rządził, nie zdawał sobie sprawy, że nie zrealizuje 100 konkretów w 100 dni. 100 dni to nie epoka, a nieco ponad 3 miesiące. No ale nie pierwszy raz. Największym przeciwnikiem Donalda Tuska jest Donald Tusk. Te 100 konkretów na 100 dni, tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje. Jak wygląda ta wiarygodność? Zobaczmy na przykładzie kwoty wolnej od podatku. Konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni. Więc na pewno w ciągu 100 dni to się nie zdarzy.
Takich obietnic, które nie zdarzyły się w ciągu pierwszych 100 dni, jest cała masa. Kredyt 0% na mieszkanie, dopłata 600 zł do wynajmu mieszkania dla młodych, zniesienie limitów NFZ, emerytura 5000 zł bez podatku, podniesiony zasiłek pogrzebowy, 0% VAT na transport publiczny. To tylko kilka przykładów niezrealizowanych tzw. konkretów. Dzięki Bogu, że ich nie zrealizowali i proszę, nie realizujcie niektórych konkretów. Że już po 100 dniach w każdym polskim domu będzie lepiej, ma gruntowne pokrycie też w naszych kompetencjach i obliczeniach. 4 miesiące później wygląda to tak. Więc pewien błąd w kalkulacji na pewno popełniłem. I on to mówiąc się śmieje. Śmieje się z was wszystkich, którzy w to uwierzyli. Czy w trakcie kampanii Donald Tusk kłamał? Donald Tusk jest patologicznym kłamcą, bo przecież zdawał sobie sprawę, że nie zrealizuje tych 100 postulatów w ciągu 100 dni. A więc oszukiwał opinię publiczną, oszukiwał wyborców. Każdy z nas ma jakieś wady. Kiedyś rządy dostawały 100 dni spokoju. Na dobry początek. My nie dostaliśmy. Teraz premier chce wzbudzić litość w narodzie. Przez te 3 miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii III Rzeczpospolitej. No tak to wygląda, że Donald Tusk chce wziąć wszystkich na litość. I zastanawiacie się, czemu nie jestem tak krytyczny w stosunku trzeciej drogi czy lewicy, bo też nie zrealizowali swoich postulatów programowych, bo nie obiecywali tego w 100 dni. I zaatakować przeciwników politycznych kłamstwem. Dzisiaj ci, którzy nam zarzucają, że nie wypełniliśmy wszystkich zobowiązań w ciągu tych pierwszych 100 dni, i mówią to tak otwartym tekstem, to są dokładnie ci, którzy przez te 3 miesiące robili wszystko, żeby blokować dobre zmiany. Rząd, który ma większość, zrzuca winę na opozycję i rozumiem prezydent, który może zawetować ustawy, no ale to tylko w jednej sprawie prezydent nie pozwolił na realizację konkretu, a gdzie jeszcze 99 konkretów? Który konkret Tuska blokowała opozycja? Takiego nie ma, no ale jeszcze można wszystko zrzucić na prezydenta. Wetujący prezydent, wetowanie przez prezydenta z różnych powodów, często bez powodu, ustaw. Który konkret prezydent zawetował? Jak na razie nie możemy wprowadzić pigułki dzień po. Pani minister zdrowia szuka... Ale czy zawetował to prezydent? Szuka innego rozwiązania. Pan prezydent odsyła nasze ustawy do Trybunału... Czyli nie wetuje. ...konstytucyjnego, czyli znalazł sobie taki sposób w tej chwili, dobra, żeby blokować pracę rządu. No już tutaj pan Borecki łapie po prostu za słówka z tym wetowaniem. Wiadomo, że prezydent utrudnił realizację, a nawet uniemożliwił tego konkretu, więc go mijamy, gdzie realizacja pozostałych, albo próba realizacji. Jak te prace rządu wyglądają? Większość ze 100 konkretów jest w jakiejś fazie realizacji. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili wczoraj kontrole poselskie w ministerstwach, mają inne zdanie. Jeżeli Donald Tusk twierdzi, że te ich konkrety są w fazie realizacji, to ja jedynie mogę powiedzieć, że niezła faza, panie Donaldzie. Nasze kontrole poselskie wczoraj we wszystkich ministerstwach wykazały bardzo jasno, że praktycznie żadne prace się nie rozpoczęły. W exposé Donald Tusk zapewniał. Cała Polska zna te konkrety. Polska nas będzie z tego rozliczała. Nie boję się tego. I właśnie to robimy, rozliczamy polityków z ich obietnic i jak zawsze politycy tych obietnic nie dotrzymują i nic sobie z tego nie robią. W imieniu całego przyszłego rządu mogę wam powiedzieć, nie obawiamy się żadnej z tych obietnic, zostaną zrealizowane. No więc rozliczamy dalej. Jeden ze 100 konkretów. Uruchomimy program budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście. Co z tym konkretem? Nie będzie ten konkret zrealizowany w ciągu jednego dnia, czy nawet 100 dni, bo to też zależy od społeczności lokalnej. I czas na kolejny. Co z zamrożeniem cen energii na cały rok? To wszystko też będzie zależało od tego, jakie jeszcze deficyty w budżecie odkryjemy. A miało być tak pięknie. I ja chcę powiedzieć Polakom, to wszystko, te problemy znikną. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki...
Tak, nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu, chociaż bardzo bym oczywiście chciała. No cóż, 100 konkretów na 100 dni okazały się tylko przenośnią. Jest coś takiego jak pewna przenośnia. Te 100 dni to była przenośnia? Panie pośle. No to niech pan sobie sam odpowie, zawodowo. Zawodowo 100 konkretów na 100 dni wyjaśnił senator Platformy Obywatelskiej. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że 100 tak gigantycznych, często, bo nie wszystkie są tego kalibru, że czy ktoś odbierze, że nie będą realizowane w ciągu kadencji, czyli 4 lat, tylko w ciągu kilkunastu tygodni. Przecież to jest absolutnie niemożliwe i my tego nie deklarowaliśmy. Czyli tak jak jest w tytule, Donald Tusk umyślnie oszukał wszystkich Polaków. Otóż deklarowaliście. Te 100 dni, 100 konkretów, do których przystąpimy dzień po wygranych wyborach. No tak, lata mijają, a podejście Platformy do obietnic wyborczych się nie zmienia. A poza tym obietnice polityczne nie obowiązują tylko tych, którzy nie wierzą. Dla 100 konkretów na 100 dni. Dziękuję bardzo. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Ja wam też dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, nie wierzcie politykom, żadnym politykom w nic, co mówią. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.